Hej, hej. Yoda to moja ulubiona postać ze Star Wars. Bez wątpienia jest on nam przedstawiany jako dobry i mądry, a zarazem potężny w mocy mistrz Jedi, który dzięki nauce i bardzo długiemu życiu zdobył doświadczenie i wiedzę większą niż jakikolwiek inny mistrz Jedi. A co by było, gdyby Yoda przeszedł na ciemną stronę mocy? Jak potężny byłby Darth Yoda? Jeśli też Was to interesuje, to zapraszam na odcinek. Dajcie subika i lecimy z materiałem. Yoda to jakby kwintesencja jasnej strony mocy. Tak jest nam przedstawiany, ale oczywiście też ocierał się, no chyba jak każdy Jedi, o ciemną stronę. Zresztą choćby w Imperium kontratakuje, Luke pyta wprost, czy ciemna strona jest silniejsza? Yoda odpowiada mu, nie silniejsza, szybsza, łatwiejsza, bardziej kusząca. Zupełnie jakby znał ją nie tylko z książek czy opowieści, ale sam jej w jakiś sposób doświadczył. Teraz już wiemy, choćby z Clone Wars, dokładniej z 6. sezonu serialu, że Yoda w zasadzie dosłownie zmierzył się z mroczną wersją siebie. No bo wojna wywołuje w osobie też to, co mroczne. Udało mu się odepchnąć od siebie ten mrok i założę się, że dokonał tego dzięki swojemu wielkiemu doświadczeniu i po prostu znajomości ciemnej strony. Wykazał najwyższą wolę i oddanie jasnej stronie, stwierdzając, że jasna strona jest jego własnym, świadomym wyborem. Ale pewnie zastanawiacie się, co by było, gdyby jednak przeszedł na ciemną stronę. Musimy tutaj przywołać książkę Yoda – Mroczne spotkanie, która należy do uniwersum legend. Nadmienię tylko, że publikacja ta ukazała się w naszym języku w tłumaczeniu Aleksandry Jagiełowicz w 2005 roku i nadal można ją dorwać w miarę w przyzwoitej cenie na znanym portalu aukcyjnym. No ale ja nie o tym. W każdym razie w książce pojawia się scena, w której Dooku próbuje przeciągnąć zielonego mistrza Jedi na ciemną stronę i z przestrachem odkrywa, że w Yodzie kryje się straszliwy mrok i gdyby tylko zwrócił się ku ciemnej stronie, w jednej chwili Sidious w zasadzie mógłby przestać istnieć. Yoda był aż tak potężny. Zresztą jest to dość barwnie opisane. Dzięki światłu monitorów w pomieszczeniu, w którym Dooku i Yoda się znajdowali, kiedy niebieskie światło padło na twarz Yody, wyglądał on jak Imperator Palpatine, tylko jeszcze bardziej złowieszczo. Dooku zdał sobie sprawę, że stary mistrz władałby nieograniczonym złem. W sumie podczas montażu przyszło mi do głowy, że powinienem wam de facto przeczytać ten fragment książki, o którym tutaj wspominam, czyli Yoda, Mroczne spotkanie. I nie mogę odkopać absolutnie mojej kopii tej książki, ona gdzieś pewnie jest na strychu w kartonach, więc znalazłem wersję cyfrową tego tekstu i na stronie 179 tego amberowskiego przekładu jest taki fragment, podczas kiedy Yoda walczy z Dooku. Dooku próbuje przeciągnąć Yodę na ciemną stronę, Yoda przeciągnąć Dooku na jasną stronę. Jest taki fragment. Dooku mówi: nienawidź, nienawidź, szalej z gniewu, rozpaczaj, pozwól sobie choć raz zaprzestać zabawy w rycerza Jedi. Przyznaj to, co zawsze wiedziałeś, że lepiej jest oddać cios, niż nadstawić drugi policzek. Czuj, Yoda, wyczuwam zbierającą w tobie ciemność, tu, w tym miejscu. Bądź choć raz uczciwy i poznaj prawdę o samym sobie. W tym momencie Yoda odwrócił się i Dooku aż krzyknął. Nie wiadomo, czy była to gra światła padającego od holomonitorów ukazujących odległe krajobrazy bitewne, czy jakaś inna sztuczka oświetlenia, lecz twarz Yody składała się z cieni w barwach czerni i błękitu, tak, że przez jedną krótką chwilę wyglądał dokładnie tak jak Darth Sidious, albo raczej jak Yoda, którym mógłby się stać, ale którym się jeszcze nie stał. Yoda zmurszały. Yoda, którego przerażająca moc została ostatecznie uwolniona przez więź z ciemną stroną. Gdyby Yoda kiedykolwiek zwrócił się w tamtym kierunku, sam Darth Sidious uległby zagładzie. Wszechświat dopiero wtedy dowiedziałby się, jakim złem może władać prawie 900-letni rycerz Jedi. Niezły fragment, nie? Czyli gdzieś tam ten mrok się kryje w Yodzie cały czas.
No to tyle, no to wracamy do odcineczka. Opuśćmy teraz wodze fantazji i zastanówmy się teraz, co by było, gdyby Yoda jednak przeszedł na ciemną stronę. Jakimi mocami by dysponował? No to oczywiście muszę powiedzieć, że przede wszystkim mrocznymi wersjami tych, które już znał, których już używał. Zatem pewnie szybko nauczyłby się używać błyskawic mocy i śmiem twierdzić, że z jego potęgą stałyby się one jeszcze bardziej zabójcze. Widzieliśmy w Ataku Klonów i w Zemście Sithów, że był w stanie wchłonąć energię błyskawic i skierować je przeciwko swemu oponentowi. Teraz, będąc po ciemnej stronie, mógłby bez problemu dodatkowo wzmocnić je i odesłać w kierunku atakującego tak potężne, jak jeszcze nie były nigdy wcześniej. Po drugie, Yoda był doskonałym szermierzem. Był szybki i skoczny i potrafił posyłać w kierunku przeciwnika dosłownie grad ciosów. Teraz byłoby to jeszcze bardziej potężne. Skakałby, robił piruety i salta i byłby wprost nie do zatrzymania. Po trzecie, Yoda wyspecjalizował się w medytacji. To było coś, czemu w świątyni Jedi oddawał się najczęściej. Zatem to odblokowałoby mu niewyobrażalne możliwości. Pierwszą z nich byłaby pewnie projekcja mocy. Mógłby być obecny niemal cieleśnie w dowolnym miejscu w galaktyce. Do tego mógłby wpływać na, nie wiem, pogodę i wywoływać burze, pioruny i pożary w niemal dowolnym miejscu w galaktyce. Tak jak zrobił to jako duch mocy w epizodzie 8. Bez problemu przywołał piorun i podpalił drzewo, w którym ukryte były święte teksty Jedi. Może podczas medytacji Yoda mógłby wpływać na umysły innych, tak jak w legendach robił to Palpatine podczas bitwy nad Endorem. Pamiętam, że w ten sposób wyjaśniano nagłą klęskę wielkiej floty Imperium w momencie, kiedy Vader rzucił Palpatina do szybu. No, po prostu Imperator osobiście zawiadywał całą bitwą, będąc swym umysłem połączonym ze wszystkimi dowódcami na pokładach krążowników. Kiedy to połączenie się zerwało, dowódcy zgłupieli. No w każdym razie takie tłumaczenie kiedyś tam spotkałem. Może i to potrafiłby Yoda po ciemnej stronie mocy wpływać na umysły dowolnych istot w galaktyce i naginać je do swojej woli. Z przejściem Jody na ciemną stronę jest jeden problem. Otóż nieposkromiona moc czerpała z sił witalnych użytkownika. Dlatego, widzimy to w epizodzie 9, ciało Palpatina zaczynało się niemal rozpadać, nie mogąc jakby utrzymać wewnątrz nieposkromionej mocy. A jakby było w przypadku Jody? Yoda był przecież znacznie starszy od Palpatina. Czy po przejściu na ciemną stronę nieograniczona potęga nie skonsumowałaby jego ciała? Myślę, że istniałoby takie ryzyko, dlatego Yoda opanowałby do perfekcji wysysanie energii witalnej z innych istot. W ten sposób dodatkowo mógłby wydłużać swoje życie. Te wszystkie umiejętności sprawiłyby, że Yoda stałby się najpotężniejszym użytkownikiem ciemnej strony, który sam byłby w stanie niszczyć niemal całe armie i burzyć całe miasta. Stałby się naprawdę kwintesencją tego, co powiedział Vader. Technologiczna potęga jest niczym wobec potęgi mocy. Niemniej, użytkownicy ciemnej strony mocy zazwyczaj ginęli z powodu swojej arogancji lub zostawali zabici podstępem. W jaki sposób zginąłby Darth Yoda, który łączyłby wiedzę o Jedi i Sithach i kilkusetletnie doświadczenie i potęgę w mocy, jakiej nie miał jeszcze nikt? Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Jak uważacie, jakie moce miałby Yoda po ciemnej stronie? Czy na swój sposób może zmieniłby, zreformowałby zakon Sithów? Czy może w ogóle by do niego wstąpił? Może zostałby mrocznym rycerzem, a niekoniecznie, wiecie, Sithem? Komentarze są do waszej dyspozycji, koniecznie napiszcie, bo jestem strasznie ciekaw waszego zdania. A tymczasem ja się już żegnam i przypominam, żebyście się często uśmiechali, uważali na siebie i niech moc będzie z wami. Trzymajcie się. Pa, pa.